Przede wszystkim jestem zszokowany rozmiarem tej imprezy, bo przygotowałem się jakoś psychicznie na odbiór tego, ale przerosło to moje oczekiwania. Bardzo się cieszę, bo to kapitalna rzeczywiście promocja gorlickiej ziemi, mnóstwo zawodników, sporo kibiców, wykorzystane miejsca hotelowe, no ale przede wszystkim duże przeżycie sportowe. Myślę, że wiele emocji wśród zawodników, jak i wśród kibiców. Na szczęście odbyło się bez wypadków. Liczymy, mówiąc o jakimś rozwoju, liczymy na to po pierwsze, żeby ta impreza została tutaj na co najmniej te 7 lat, bo na tyle ta trasa ma licencję. Ale liczymy także, że może kiedyś wrócą rajdy magórskie. Zresztą omyłkowo popełniłem taki lapsus tutaj na scenie, ale mam nadzieję, że to był przedsmak kolejnej imprezy na terenie ziemi gorlickiej, czyli rajdów zimowych, samochodowych, które miały swój niepowtarzalny urogi klimat. Przy okazji pięknie dziękuję organizatorom, czyli Automobil Klubowi Zbiecza, a z ramienia starostwa działał tutaj cały czas Krzysztof Mikruta, któremu pięknie dziękuję.